Witam Państwa, z tej strony Kinga Janukowicza. W dzisiejszym wydaniu wiadomości znajdujemy się nad piękną rzeką Dniestr, która skrywa przed sobą historię pewnego pisarza, Melchiora Wańkowicza. Jest znany m.in. z powieści reportażowej Na tropach smętku lub Bitwa o Monte Cassino. W Lublinie z Rady Niemieckiego nadającego po polsku z Wrocławia pisarz usłyszał pogróżkę. Wańkowicz jest w Lublinie, ale my go tropami smętka złapiemy. Po zajęciu przez wojska niemieckie i radzieckie większości terytorium Polski w nocy z 24 na 25 września 1939 roku Wańkowicz ze swoją maszyną do pisania w rękach przeszedł przez Dniestr. Gdy przekroczył granicę polsko-rumuńską, rozpoczęła się jego wojenna tułaczka. Na tym zakończymy dzisiejsze wydanie wiadomości. Dziękuję za uwagę i widzimy się... Ej, sorry, mam pytanie. Wiesz może jak dojść w stronę Polski? W sensie, gdzie mam teraz iść? Pokażesz mi? Wydaje mi się, że w tamtą stronę. Dzięki.